Piotr Kamiński. Opowiedz o czarodziejach Filipie i Bobie. Nowe przygody czarodziejów w bajce. Sfalowane melodie na wyprawie poszukiwacie skarbów i na tropie dinozaurów na tajemniczej wyspie Poliloku. Piotr ma 31 lat i jest osobą równym niepełnosprawnościami. Uwielbia czytać w szczególności literaturę fantastyczną. Wiele w swoich pomysłów ze światowej oblasti przynosi na papier. Rozdział pierwszy. Początek przygód. Narodzony bohater w krainie magii i cudów. Nowe przygody czarodziejów Filipa i Boba opowiadają o dwóch chłopakach o imieniu Filip Góralski i Bob Góralski, którzy odnajdują drogę tajemniczej krainy magii i cudów zamieszkałej przez mityczne stworzenia. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w królestwie pór roku, główni bohaterowie Filip i Bob wyruszają do fantastycznego świata cudów, gdzie mieszka ich nowa misja. Czarodzieje Filip i Bob oraz książę Czaruś, którzy na pokładzie statku zwanego Wędrowcem do Magii docierają do krainy, w której przechodzi się na drugą stronę tęczy. Spotykają tam kreskówkowe postacie, które mają imiona Królik Bugs, Porki Świnka, Kaczor Daffy i myśliwy Elmer Fudd. Już dziś zaczną fantastyczną podróż, ratując całą krainę z zaczarowanego królestwa pór roku. Jak pamiętamy, w ogromnym zamku na wzgórzu mieszkali nasi kreskówkowicze ze swoją brygadą. Dwóch czarodziejów przyszło na kolejną zmianę wart, podczas gdy Filip i Bob poznają prawdę o sobie, że są potężnymi czarodziejami. Zaczynają rozwijać swoje magiczne zdolności. Dawno temu świat był pełen magii, ale czasy się zmieniły. Królik Bugs na miejscu odkrywa, że pod jego nieobecność władzę nad Królestwem Pół Roku przejął zły czarownik Morbius. To on został strażnikiem strachu. Pilnuje on magicznego źródła skarbów, które leży w dzikim miejscu, w mrocznym Królestwie Zła. Żyją tam demony, wampiry i duchy, żyjące sobie wolnym życiem. Królik Bugs poinformował jako pierwszy swoich przyjaciół o przybyciu dwóch czarodziei, Filipa i Boba Góralskich, którzy są rodzeństwem. To początek przyjaźni od pierwszego wejrzenia. Królik Bugs powiedział do Filipa, żeby pokonał księcia Czarusia w swojej pierwszej próbie magii i przekonał czarodzieja Filipa, żeby opuścić wyspę Pór Roku i zamieszkać w Zjednoczonych Stanach zaczarowanego królestwa Pór Roku. Filip zamieszkał z Bobem. Poznali i zaprzyjaźnili się z papą Smurfem. Był on czarnoksiężnikiem. Filip ma nadprzyrodzone moce, włada przeróżnymi mocami wiatru, lodu, ognia i ziemi. Chodzili do szkoły magii, gdzie mieli bardzo fajnych nauczycieli. Uczą się o czarnej magii, a po kryjomu uczą się białej magii, żeby móc czynić dobro, pomóc magicznym istotom ludzkim i czarodziejskim stworzeniom. Były tam w szkole lisy, dziki, lwy, osy, byki, jednorożce, ryby, żurawie, niedźwiedzie, łosie, jeże oraz jelenie. Właśnie o tym opowiada fantastyczna baśń o dobrym królestwie pór roku, które mają nazwy jesień, zima, wiosna oraz lato. Właśnie tam żyją ładne panie i mają imiona. Pani Jesień jako Esmeraldia, pani Zima jako Beata, pani Wiosna jako Krysia oraz pani Lato jako Ula. One władają nad naturalnymi żywiołami pór roku. Ciąg dalszy nastąpi kiedyś.